Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacré-Cœur, dzisiaj pragnę wam z serca polecić miód. Miód jest wspaniałym lekarstwem na wiele dolegliwości. Leczy serce, działa zbawiennie wręcz na sercowo. Poza tym ma działanie antybiotyczne, czyli zabezpiecza przed infekcją. Miód dodaje energii, sił. Również podnosi smak potraw, wyzwalając specyficzny smak każdej potrawy. Zatem miód jest wspaniałym lekarstwem, tudzież przyprawą. Podobnie miodem jest Ewangelia. Miodem jest Słowo Boże. Ono leczy nasze zbolałe ludzkie serca. Dodaje nam sił do walki z przeciwnościami, do walki z naszymi słabościami i z przeszkodami zewnętrznymi. Dodaje nam energii, by dźwigać nasz codzienny krzyż. Słowo Boże również zabezpiecza przed zainfekowaniem naszych wnętrz jakąkolwiek obłędną ideologią, podejrzliwością, pożądliwością, chciwością. Ono nas chroni, żeby zachować nas w czystości i w zdrowiu. Poza tym Słowo Boże również, podobnie jak miód, działa na zasadzie przyprawy, to znaczy poprawia zdecydowanie smak naszego życia. Zatem Słowo Boże jest zbawienne, ze wszech miar korzystne, życiodajne, lecznicze. No tak. Ale podaj łyżkę miodu, wprowadź łyżkę miodu do ust komuś, pacjentowi, który ma potężne dziury w zębach, takie aż do miazgi, czyli tak zwanych nerwów, a do tego dziąsła poważnie dotknięte szkorbutem, całe w ranach i owrzodziałe. Jeżeli takiemu pacjentowi podasz bezpośrednio łyżkę miodu, czy odruchowo ciebie nie kopnie, czy nie zacznie wierzgać przeciw tobie? To jest zrozumiałe. Podobnie zachowuje się człowiek dotknięty poważnie, przeżarty grzechem. Jeżeli głosisz mu Słowo Boże, wówczas on jako chory, jako dotknięty grzechem, odruchowo się broni, a właściwie to demon broni się w tym biednym człowieku. I to powoduje, że ludzie często w odpowiedzi na głoszenie Słowa Bożego, a nawet na widok kapłana przychodzącego ulicą w stroju kapłańskim, reagują nerwowo, denerwują się, jak gdyby chcieli wierzgać i kopać. Ale tym się nie przejmuj. Podawaj ten miód. On jest zbawiennym lekarstwem. Nie zrażaj się tym, że niejednokrotnie w życiu tobie dokopią. Miód należy bezwzględnie podawać. Natomiast czymś innym powinniśmy się przejmować i to bardzo. Mianowicie regularnie składać wizyty w gabinecie stomatologicznym i sprawdzać, czy przypadkiem nasze zęby nie są dziurawe, czy dziąsła nie są dotknięte szkorbutem, czy nie są poranione, owrzodziałe, to trzeba badać. Oczywiście nie mam na myśli dosłownie gabinetu dentystycznego, lecz zgoła inną przychodnię, do której w imieniu Pana Jezusa z całego serca zapraszam, mianowicie do konfesjonału. A na razie usiądę, żeby wyleczyć swoje zęby. No to co? Zaczynamy. Przy konfesjonale obywa się bez borowania, chociaż niejednokrotnie trzeba głęboko podrążyć. Za to rozgrzeszenie działa bez porównania lepiej niż plomba czy jakikolwiek dentystyczny specyfik.